Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to pierwszy odcinek z nowej serii na kanale, tym razem Druid, startuje S39, pewnie ten film oglądacie jakoś późno w nocy, ale to będzie taka sklejka najważniejszych momentów tak naprawdę właśnie z tego serwera, z tego pierwszego dnia, w dzisiejszym odcinku głównie. No i co, no już tutaj mam kupiony pakiecik, oczywiście wszystkie podki i tak dalej sobie ogarnąłem, jeszcze nic innego nie robiłem, bo byłem zajęty ogarnianiem gildii, żeby ją tutaj sobie właśnie ogarnąć, pozapraszać wszystkich i tak dalej. Na ten moment wszyscy już mają ulepszenia 5-5 i generalnie już mamy tutaj jakiekolwiek procenty, żeby właśnie można było coś podziałać. No i co? No pierwsze co będę robił tak naprawdę to jest wbicie 10 levela. Mógłbym co prawda jeszcze poczekać na te parę procent i tam na przykład później to zacząć, ale już jakoś nie jest to tak bardzo ważne, więc po prostu teraz zaczynam sobie awkę, tak jak mówiłem, nic tutaj nie kupuję, ani z tym stylu. To co tam mi zostało z pakietu, z tego 1000 golda, oprócz tego, że zrobiłem ulepszenia, no to wiadomo, no to jeszcze sobie poleciałem troszeczkę w statystyki delikatnie. No i tak jak mówię, teraz sobie robimy po prostu misję, wbijamy ten level 10. Tu w ogóle chyba bardzo, ale to bardzo fajna misja. Chociaż nie, może tą weźmiemy, bo to jest taka dosyć podobna, krótsza. No te misje na początek są krótkie, wiadomo. W każdym bądź razie, no teraz sobie dobijamy ten 10 level, szukamy klaserka i tego klaserka będziemy ten klaserek uzupełniać po prostu, więc tak jak to powinno mniej więcej wyglądać na starcie. Dobra, tutaj mamy coś takiego. Kurde, te misje na początku to są takie, wiecie, ciężko to policzyć, która by się bardziej opłacała, ale powiedzmy, że tą weźmiemy. Najwyżej tam popełnię jakiś błąd, to nie jest istotne. No i co? To jest początek, jak tak jakby zaczynamy expit, zaczynamy cokolwiek ogarniać i myślę, że do was wrócę, jak ten 10 level sobie wbije. Okej, w sumie w międzyczasie, jak tutaj sobie klikamy ten level, to mogę wam pokazać, jak tutaj wygląda nasza gildia, to już w sumie widzieliście, no jesteśmy standardowo z Boruciakiem, z Mandziem, z Sonem, tutaj sobie gramy, który postanowił tym razem na tym serwerze on nam pomóc w rozwoju gildii. No i co tutaj więcej tak naprawdę, jeżeli chodzi o gildię na serwerze, tu od razu już kliknę, bo jak widzicie już 8 level dobiłem, także powoli ten expik sobie rośnie. Jak zresztą, tak jak mówię, jak sami widzicie. Dobra, tutaj dosyć fajna misja. Okej, no jeżeli chodzi o gildię na serwerze, no to w sumie nie wiem, nie widzę. Widzę bluzaków, czyli gildię za kreble. Zaku już widzę, że też powoli zaczyna expić. Troszkę później po nas jeszcze wyczekał, ale teraz jest to stop lepszy na start, to jakby nie było to... po prostu ludzie będą wszyscy czekać, nie? Nie będzie tak, że te osoby, które nie pomijają tam za grzyby właśnie tych questów, to że będą robić to szybciej, to ulepszenia będą szybciej wpadać, tylko raczej każdy dzięki tym klepsydrom będzie mógł sobie tutaj na spokojnie poczekać i dzięki temu właśnie będzie to tak działać, że te procenty nie będą jakoś bardzo leciały, więc wiecie, 2% z tej gildii w tom czy w tom nie ma tam większego znaczenia. No i tak jak mówię, gildie jakie są na serwerze, no to co, bluzaki. I w sumie w zasadzie to nie kojarzę, tak prawdę mówiąc, żadnej innej gildii. Extreme Madness to jest gildia, którą kojarzę, którą jakoś tam, prawdę mówiąc, kojarzę z innych serwerów po prostu nazwę, więc tutaj jakby ich, ale tak generalnie, no to z tego co widzę, to żadnej takiej nazwy, że tak powiem, jakieś tutaj, no może gdzieś tam niżej jest, wiadomo, tutaj są robaczki Neutrala, to nie jest żadna nasza akademia, nic, tylko to po prostu jest taka, nazwijmy to, fanowska gildia z Discorda, którą sobie tam chcieli założyć chłopaki, bardziej dla graczy free to play, ale też dla eko, tak naprawdę no nie ma żadnych wymogów, jeśli o to chodzi, więc jeżeli ktoś chce, to sobie może oczywiście dołączyć do nich. No i co więcej, no tak jak mówię, no jeżeli chodzi o te gildie, to raczej żadnej nazwy tutaj na razie nie kojarzę, jeżeli chodzi o graczy, no to w ogóle szkoda patrzeć, tak naprawdę, bo tutaj te levele, no to można dosłownie w chwilę wbijać, no ale lepiej jednak na te procenty poczekać, tego klasera więcej wbić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jak widzimy, Boruciak od nas nagle wystrzelił, już ma prawie 22% klasera, no to wszystko przed nami, ja tutaj sobie na spokojnie to będę klikał, raczej nie będę się oczywiście z tym śpieszył, no już sami widzicie, że jeszcze dwa levelki dosłownie i... będziemy mieli tą możliwość tego klaserka, no ale oczywiście zaraz, chyba powtarzam oczywiście, o to w ogóle prawie cały level z misji, zaraz tutaj sobie do was wrócę, nie tą myszką klikałem, już tutaj jestem, że tak powiem, nieprzyzwyczajony i zacząłem klikać tą myszką, więc mogliście słyszeć, także sorki. No ale tak, poczekajcie, co tutaj jest za misja? Prawie 1,5, a tutaj też jest 1,5. No dobra, weźmiemy tą, niech będzie. Okej, no to tym razem wracam do was już na pewno, jak wbiję ten 10 level.
Okej, już dosłownie za chwilę dobijamy ten 10 level, dosłownie za 3 sekundy, bo już nam się kończy questik. Będziemy mogli założyć sobie maskę w końcu, pierwszą, tak naprawdę dążyliśmy do tego, żeby tą maskę zdobyć. O, nawet już nam się od razu pokazało na awatarze. W sumie śmiesznie to wygląda z tymi awatarami youtuberów, nazwijmy to. Ale dobra, już mamy założoną maskę, więc to jest spoko. No i co? Przede wszystkim szukamy tutaj klaserka. Dobrze by było, jakby nam wypadł kluczyk do lochu od razu tutaj w misji, no ale niestety nie wypadł, więc nie będziemy dalej szukać, bo szkoda po prostu eksp. Więc tak, teraz sobie robimy nowy towar. O, i zobaczcie, po jednym grzybku od razu klaserek. No ale to nas bardzo nie robi, no bo my jeszcze byśmy chcieli sobie tutaj znaleźć jakieś itemki takie, wiecie, na inteligencję i tak dalej, ewentualnie na jakieś HP, żeby po prostu więcej bić tym przeciwnikom naszym, których będziemy chcieli właśnie do klasera pozyskać, więc przyda się po prostu jakieś rzeczy tutaj ze statystykami. Ten pierścionek jest całkiem spoko. Już mi się tutaj myli. Pierścionek całkiem spoko, dobra, no i szukamy dalej. Co my tutaj jeszcze? Aha, wisiorek i powiedzmy ten tutaj trinkecik, tylko że moglibyśmy w sumie coś lepszego znaleźć. O, na przykład to jest bardzo fajne, albo to 6 inteligencji, tutaj 9 i jeszcze szczęście, dobra, no to weźmiemy to, niech będzie. No i dobra, jeszcze trinkecik, no to wiadomo, nie ma co się tak jakoś bardzo napalać, żeby jakieś najlepsze te itemki. Aha, dobra, trinketu to my nie znajdziemy, bo przecież to jest od 15 levela, więc jeżeli nie znaleźliśmy po prostu w misji, no to jest lipka, bo go nie będziemy mieć, no ale trudno, to też właśnie o tym zapomniałem, ale nieważne. Większe podki są bodajże od 15 levela, także te większe podki na razie też pomijamy, no i szukamy tutaj czegoś. Tu mamy na szczęście, mamy na HP, to możemy wziąć. Rękawiczki, no takie sobie, chociaż mogą być, w sumie niech będą. Różdżka, plus 18, tylko że nam nic nie daje, no to chyba nie chcemy. Buciki bardzo fajne na inteligencję. Co tutaj, rękawice na ten, a tylko że my to już mamy, no to jeszcze byśmy chcieli pasek i ewentualnie czapeczkę jakąś, no i broń, nie? Broń też by się przydała. O, zobaczcie, no to jest akurat bardzo fajna broń, także ją sobie bierzemy. Paseczek na inteligencję też bardzo fajny. No i czego my byśmy jeszcze sobie tutaj życzyli? No hełmik, tak? Hełmik jakiś na inteligencję, powiedzmy niech będzie ten, bo aha, ja już nie mam golda. Okej, no to lipka, to akurat hełmu by nam brakowało, ale to dobra, jak tam ktoś nam da jakiegoś golda, ile to kosztuje, 5,60, no to wtedy sobie będziemy po prostu działać, w sensie no, kupimy po prostu ten hełm. Dobra, i teraz tak, co my tutaj chcemy zrobić tak naprawdę? Chcemy sobie zrobić tego ogrywacza, ale to ja pewnie zrobię sam jakoś, albo na przykład na wieczór, jak mi będą potrzebne statystyki. Na ten moment będziemy ten klaserek bić głównie. Z takich osiągnięć, które możemy dzisiaj zrobić, to obieży świat, to sobie tam raczej zostawimy, jeszcze nie będziemy tego dzisiaj robić, bo po prostu chodzi o statystyki, żeby do tych lochów były, nie? Bo tam wiecie, po 5 statystyk zawsze trochę daje. No ale że my teraz nie mamy lochu od razu na starcie do bicia, bo nie wylosowało nam tutaj po prostu kluczyka, a tak jak mówię, więcej tych misji nie będę robił, no to jednak mimo wszystko chciałbym się chyba skupić na klaserze, nie? No i jak ja ten klaser będę robił? To też może zacznę trochę na odcinku, a dalej już będę sobie tam sam klikał, no bo to by było jednak nudne i na pewno też czasochłonne. Ten odcinek bym trwał bardzo, ale to bardzo długo. O co chodzi tutaj z tym właśnie z tym klaserkiem? Jak ja go zamierzam bić? No na początku to jest bardzo proste, bo tak naprawdę lecimy tutaj na pozycję, w sumie pozycja 500 to może być właśnie za wysoko. Ile jest w ogóle graczy? Bo to powinniśmy zrobić inaczej. 2000 graczy. Ja w sumie jestem dosyć nisko, to w sumie nie, możemy nawet tutaj obok siebie, nie w ten sposób, możemy tutaj nawet obok siebie sobie szukać, buguje się strasznie ta właśnie sala chwały, bo tutaj co chwilę nowi ludzie dochodzą. No i jak znajdziemy kogoś, kto jest tak w pełni, można powiedzieć, ubrany, tylko że tutaj akurat takich osób jest mało, no ale powiedzmy tą osobę, atakujemy go sobie, wygrywamy i mamy, o zobaczcie, dużo nam golda dał, więc od razu sobie kupimy tą czapkę, będziemy mieli z głowy, dobra, super. No i zobaczcie, że nam lecą właśnie te procenciki i teraz lecimy dalej, mamy wojownika dosyć fajnie ubranego, klikamy go sobie, znowu nie użyłem tej myszki cichszej, więc znowu pewnie słyszeliście klikanie, no ale to kwestia przyzwyczajenia, że już wcześniej tak robiłem, bo po prostu ja sobie pauzuję nagranie na ten moment, gdzie coś innego robię, żeby po prostu nie mieć tych nagrań kilka, tylko jedno. Dobra, no i tak, no i teraz mam na przykład paladyna, no ale on jest ubrany tylko w jedną rzecz. Tutaj mamy jakiegoś kolejnego paladyna, możemy go w sumie zaatakować. No na ten moment, ile byśmy nie zaatakowali, to zobaczcie, te procenty lecą. Oczywiście ja później to będę robił szybciej, teraz wam tak tylko pokazuję. Tu już w ogóle 17 level, ale chyba my jesteśmy w stanie go pokonać, dokładnie, bez większych problemów. Tutaj też jest jakiś mag, cyk, no też, no mamy dosyć mocne statystyki, więc jakby i zobaczcie, że tego golda sporo, także to jest akurat na plus.
tylko że tego golda będziemy musieli sobie odkładać. No tutaj już są poubierani raczej, o, z tym ledwo wygraliśmy, ale spoko. Tutaj też kolejny jakiś ubrany i tak, o, nawet z nim przegraliśmy, o dziwo. Kurde, przegrywamy z nim, bo on ma 135 inteligencji. Dobra, no nie będziemy go próbować, nie ma co. Z tym powinniśmy wygrać dokładnie. No i zobaczcie, już plus 33, już mamy plus 3, już mamy prawie 3% w klaserku w kilka dosłownie minut. No i tak po prostu to się robi, jeżeli jesteście grzybiarzami. Szukacie sobie jak najwięcej, jak najbardziej ubranych osób, no z tą przegraliśmy. Tutaj już w ogóle zaczynają się jakieś mocniejsi przeciwnicy. No to właśnie, teraz jak już podbiliśmy się trochę w rankingu, jesteśmy na pozycji 1100, poczekajcie, ile jest w ogóle graczy, 4000, no to lecimy jakoś na pozycję 3500. Tutaj też mi się cały czas się buguje ta sala chwały, to też jest irytujące. No ale dobra, lecimy sobie na taką pozycję, no może nawet 3000 w sumie byłaby lepsza. Przeskoczyło mnie, przeskoczyło, dobra. To tutaj nie są wcale tak bardzo ubrani, no ale generalnie szukamy osób, które są tak bardziej ubrane te osoby i po prostu sobie tak wbijamy ten klaserek. Później jak już będziemy, można powiedzieć, będzie nam to szło ciężej, bo po prostu no im więcej itemów, tym ciężej tak losowo zdobyć jakiś item, którego nam akurat brakuje i będziemy musieli już zacząć szukać, tak wiecie, tak tylko i wyłącznie poprzez po prostu tutaj wchodzenie w przedmioty i czego nam brakuje, no to musimy sobie szukać konkretnie innej rzeczy, no to już jest bardziej mozolne, ale też warto właśnie w gildii się porozumiewać, wysyłać sobie niki graczy, którzy mają na przykład jakieś epiki, czy coś w tym stylu i wtedy sobie, wiecie, łatwiej to wszystko ogarnąć i te itemki znaleźć. Także no to wydaje mi się, że to jest dosyć proste. No wiadomo, jeżeli nie grzybimy, no to wypada zrobić tak, żeby po prostu bić to sobie co 10 minut, zapisywać osoby, które mają pełny ten ekwipunek, żeby każdy atak dawał nam jak najwięcej itemków, ale generalnie no jeżeli grzybimy, no to tak sobie lecimy i osoby, które są właśnie tak jak sami widzicie, bardziej ubrane, na przykład coś takiego, no to po prostu uzupełniamy i te procenty same wlatują. Jeszcze tutaj zrobimy, załóżmy, 5 ataków, powiedzmy. Tego dzika tu już byłem, tutaj mówię, no buguje się strasznie ta sala chwały, no cały czas tu dochodzą nowi gracze i to, wiecie, zmienia się w kółko, no ale dobra, nieistotne. Tutaj powiedzmy jeszcze tego, nie wiem, może być coś takiego, no i jeszcze jedną osobę taką bardziej ubraną, o, na przykład taką, cyk, no i weźmy teraz plus 57 i zobaczcie, już mamy 6,20% i to dosłownie w kilka minutek, więc no po prostu tak się ten klaser wbija, a potem się szuka tych poszczególnych itemków, epików i tak dalej, to można wspólnie na przykład właśnie z gildią, jeżeli taką mamy, no a powinniśmy. No i co, na razie to tyle, tak naprawdę, tak jak mówię, no na razie nie będę tutaj robił tych misji poszukania klucza, bo szkoda, podbiję sobie ten klaser i dopiero i pewnie do was wrócę, jak się zacznie coś ciekawego dziać. No wydaje mi się, że te lochy, ten pierwszy loch przynajmniej powinniśmy jako tako zrobić. Tego golda muszę na bieżąco wydawać, bo mnie tutaj będą pewnie atakować, więc będę go wydawał, a potem jak będę miał więcej z misji, no to musimy w te ulepki tutaj zainwestować. Już 500 golda, jedna ulepka. No mamy tutaj wymagania na dzisiejszy dzień, każdy myślę, że wie, o co chodzi. Klaserek 20%, tak wiecie, żeby gracze eko, którzy nie wydają na to grzybów, bo ci wydają bardzo mało, żeby też sobie jakoś tam na spokojnie dobili te 20%. A my ile będziemy celować? Nie wiem. No będziemy patrzeć, ile ma topka, na pewno serwera właśnie tego klasera. No tutaj akurat to o nim nie mają go za wiele, bo każdy, o, tutaj jest jakiś kruchy 25%, ale generalnie oni tutaj raszują za levelem, klepsydrami, a w ogóle nie robią klasera, więc no jak widzicie, na ten moment ta topka ma dosyć mało, ale przed 12 będą się wyłaniać tacy gracze, którzy faktycznie jakoś tam cisną ten klaser i się tym przejmują, no bo to jest, nie oszukujmy się, dosyć ważne. Dobra, ja teraz nabijam klaser, zostaję na tym 10 levelu i myślę, że później już jakoś pod wieczór będziemy się dalej bawić, jeżeli chodzi właśnie o awkę i o lochy i o to wszystko, więc no co, żegnam się z wami, dla was to jest chwilka, dla mnie to będzie parę godzin. Okej, jesteśmy już tutaj na 10 levelu, tak jak wcześniej w sumie, ale mamy kluczyk do lochu, podbiliśmy też trochę klasera, tak naprawdę no mamy go na ten moment 28%, nie jest to źle, nie jest to dobrze, jest to, można powiedzieć, tak średnio, no tak plus 30% fajnie by było mieć, ale już po prostu nie mam ochoty, widzicie, grzybów mi trochę poszło i generalnie no potrafiłem, nie wiem, 30 osób z pełnym eku przewinąć, a i tak na przykład mi tylko 5 itemków dochodziło, więc po prostu już nie ma sensu tych 2% dobijać, zwłaszcza że wiem z doświadczenia,
doświadczenia, że po prostu ten klaser aż tyle na początku nie robi. W sensie, no, dobrze jest go mieć na fajnym poziomie, ale też nie ma co tam parę procent się zabijać, powiedzmy. No i tak, no jak tutaj sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o top 1, no to na ten moment 26 levele już tutaj jakieś są. Podejrzewam, że 27 będą właśnie przed północą, ale to jeszcze zobaczymy. Zaku tutaj ładnie pocisnął, bardzo malutko mu brakuje do 27 poziomu. Chyba już skończył na dzisiaj, ale generalnie robi ławkę tak na około 30% klaserka, więc więcej niż my. Ale dobra, no challenge trwa do poniedziałku, jak wszyscy wiemy, w zasadzie do niedzieli, do tam 24, więc po prostu wtedy zobaczymy, jak to wyjdzie i kto będzie miał ten poziom wyższy. Na razie pierwszy dzień widać, że mu fajnie poszedł. Dobra, my tutaj już powinniśmy zrobić sobie misję dokładnie, tak jak zrobiliśmy na ten kluczyk. Jak my w ogóle stoimy z klepsydrami? 104. Ja chyba tych klepsyd będę musiał sobie odłożyć na jutro, bo jutro nie wiem, czy będę mógł o 23 być na gierce tak non-stop tak naprawdę, więc może jutro, ale dzisiaj chyba sobie też ich troszkę użyjemy, jakby nie było. I tak, zbezczeszone katakumby. No tutaj kilka lochów powinno nam pójść bez większych problemów, także możemy sobie te walki od razu pooglądać, nawet nie będę tego zapisywał. No sami widzicie, jak to idzie. Zjawa padła praktycznie od razu. No i mamy fajny pierścionek, plus 16 inteligencji, plus 10 wszystkiego, także jak najbardziej go zakładamy tutaj. Dobra, kolejna postać to jest szkielet, kolejny przeciwnik w zasadzie. No on tutaj jest wojownikiem, także w teorii tak samo jak my. No ale zobaczcie, że tutaj raczej też do nas podjazdu nie ma i chyba wbijemy 11 level pokonując go, także będzie git. No jaki jest teraz plan? Teraz jest plan taki, żeby wbić 18 level, przy okazji sobie poszukać tych potek większych. One już mogą być od 15, ale skoro będziemy i tak zmieniać ekwipunek na 18, no to raczej te potki przy okazji sobie też dostaniemy. No i co tutaj więcej? Przebierzemy się, no i nie wiem, czy tam jakieś lochy poklikamy, czy coś generalnie tutaj jeszcze się pobawimy, jeżeli chodzi o ten klaser, to zobaczę. No tak jak mówię, no 20%, 28% to nie jest szczyt marzeń, no ale też nie ma tragedii. Dobra, kolejnego wojownika tutaj mamy. No już jakiś tam opór stawia. No jaki jest w ogóle na dzisiaj cel, jeżeli chodzi o nasz level? No wydaje mi się, że no tak 27 level dobrze by było dobić, biorąc pod uwagę, że jesteśmy zwiadowcą. No to fajnie by było ten 27 level dobić, ale też jakby najważniejsze jest jutro albo niedziela. Generalnie najważniejsza jest niedziela, bo jak wtedy ten 27, jak w niedzielę dobijemy ten 50 level, no to jest weekend epicki, nie? A wtedy już można sobie polecieć konkretnie. Dobra, zobaczcie, że tutaj pierwsza przegrana, no ale tutaj już od razu wygrana, powiedzmy, że bardzo mam tutaj swoją drogą spam w poczcie, no ale to normalne. Obejrzmy sobie tą walkę, chociaż nie wiem, czy ona jest jakaś bardzo emocjonująca, no ale niech będzie. Za pierwszym razem był niefart, za drugim od razu padło. No i mamy tutaj prawie połowę levela. Czy ten 12 dobijemy? Nie wiem. To już był trzeci, czwartego chyba jeszcze zrobimy, ale z tego co wiem, z piątym może być problem i chyba piątego to już nie uda nam się machnąć tak od razu z marszu. W każdym, no, bądź razie jakoś to powolutku idzie. Też trochę golda, jak robiłem ten klaser, sobie zyskałem. To wszystko poszło w statystyki. No musi to iść statystyki, bo tutaj cały czas regularnie mnie atakują. No tu możemy jeszcze jeden punkcik dodać, żeby było równo. Tutaj w sumie tego szczęścia to tak niewiele dodaje, ale niech będzie 50 na ten moment. Dobra, no i lecimy dalej. Podstępny wampir. Oj, zobaczcie, że my tu mu prawie nic nie zrobiliśmy, no ale chyba on jest do zrobienia. Tak mi się wydaje, że zobaczcie, troszkę go tutaj poklikać dokładnie. No i padł, super. Na 12 levela niestety nie udało nam się wbić, ale obejrzmy tą walkę, zobaczymy, jak to tutaj nam poszło z nim. Piąty, nie pamiętam kto jest, nie wiem, czy to nie jest mag przypadkiem, piąty przeciwnik w tych lochach, w tym sensie. No i tutaj chyba jakieś bloki musiały konkretne pójść, z tego co widzę. No zobaczcie, że wcale mu tak dużo nie bijemy. O, tutaj krytych bardzo potężny, 3000, tu jeszcze unik, no i my bloczek i zabiliśmy go znowu, prawie 4000 krytych. Dobra, super, to możemy w sumie sprzedać, chociaż nie, to jest lepsze od naszego obecnego, to możemy podmienić i zrobić to sobie w ten sposób. Dobra, no i teraz mamy gula nocnego, aha, czyli to jest wojownik. Czy my tego wojownika jesteśmy w stanie kliknąć na ten moment? No wydaje mi się, że chyba niestety nie. Chyba niestety nie, więc dobra, porobimy sobie troszkę awki. Zobaczymy, jak to tutaj generalnie wygląda właśnie, jeżeli chodzi o tą awkę. Czy tutaj no te misje takie sobie mi się wydaje. Dobra, no weźmiemy tą, 12 level wbity. No tak jak mówię, do tego, chociaż może w sumie jak wbijemy 15 level, to może by potrzeba poszukać właśnie tego
tych potek, poczekajcie, bo tutaj się zastanawiam nad wyborem misji, ale ta będzie lepsza, to już poczekamy, nie będę zużywał tej klepsydry, bo to tylko minutka. Na 15 levelu może jakbym tych potek poszukał, to może i by padł ten ghoul, tak mi się wydaje. Chyba on się nazywa ghoul, nie jestem pewien. No ale to zaraz się okaże. No w każdym bądź razie na ten moment nie ma co tutaj więcej nic klikać, tylko po prostu z tą mapką polecimy. Nie lubię pierwszych dni, nie oszukujmy się, dla mnie są takie sobie, można powiedzieć średnie, więc no mówię, że po prostu taki chaos i tak dalej, dla mnie jest zdecydowanie late game o wiele lepszy, bo ta gierka jest taka spokojna i tak dalej, a w pierwsze dni naprawdę bardzo dużo się dzieje, ja też łatwo błędy jakieś popełniam na początku, więc no tak to generalnie wygląda. No i co jest teraz tutaj w naszym celu? Chyba do was wrócę, jak po prostu sobie wbiję ten 15 level, poszukam tych potek, no i może z tymi potkami uda nam się ten jeden loch jeszcze popchnąć, także wracam pewnie za momencik, no a dla mnie to będzie dosyć długa chwila. Okej, udało nam się wbić 15 level, no powiem wam, że tragiczne misje mi leciały, strasznie słabiutkie, no ale co zrobić? Jakiś tutaj hełmik mamy, no i dobra, i szukamy tak naprawdę tych potek, czy ja chcę poszukać? No chyba chcę, chociaż levela w sumie i tak nie wbijemy, no ale będziemy po prostu bliżej kolejnego, jak pokonamy tego ghoula, więc nie ma problemu, to się w ogóle nazywa ghoul? Tak, ghoul nocny, dobra, to już myślałem, że cały czas źle mówię, ale nie ma problemu. Okej, no na 15 levelu te potki powinny być, co prawda chyba... A jest, już mamy inteligencję, dobra, super, nieśmiertelek na razie nie kupujemy, no i mamy HP, więc jak najbardziej git. W sumie jak rolowałem, to mogłem sobie poszukać czegoś, jakichś tutaj tych fajnych, o i mamy trinket, kurde, o nim w ogóle zapomniałem, dobra, czyli git. Mogłem sobie poszukać jakichś, wiecie, itemków lepszych, no ale nie ma problemu, pierścionek to my akurat mamy git. Dobra, nie chcę na razie golda wydać w staty, bo tutaj jeszcze pamiętamy, że ulepszenia gildii nas czekają, nie mogę, skoro wymagam, no to też muszę jakby je spełniać. Więc trzeba jak najwyższe zrobić, no ale zobaczmy, czy z tym ghoulem nocnym uda się w ogóle tutaj cokolwiek, no i udało się, dobra, super, fajnie, że padł, dosyć można powiedzieć tanio, możemy sobie tą walkę obejrzeć. No i co ja będę tutaj dalej robił, no chyba będę chciał ten 18 level dobić, przebrać się, może jeszcze trochę klasera poklikać, ale to już dosłownie tam kilka procent ewentualnie, bo po prostu więcej mi się nie chce, nie będę tutaj ukrywał, i chyba na 20 levelu już będziemy tak lecieć do samego końca, no bo już nam się ten drugi loszek odblokuje, już tutaj więcej jakby nie ma opcji, żeby wycisnąć. Kurde, zobaczcie, tutaj jakieś bloków musiało pójść ogrom, strasznie mało bijemy, 427 jeszcze tu bloczek, no strasznie, strasznie fartowna walka, zwłaszcza, że dosłownie tam ile razy, z 5 razy go zaatakowaliśmy, no i wyszło jak wyszło. No i teraz mamy Banshee. Banshee to jest mag, no i z nią tutaj mogą być problemy. Zobaczcie, że my bardzo mało jej bijemy. No a tutaj... No ona bije za to dosyć dużo, no bo to jest mag, wiadomo. Więc no tutaj co? No tak jak mówię, trzeba dobić ten 18 level. Będzie to tak naprawdę za chwilkę. Poszukamy sobie itemków i będziemy próbować cisnąć dalej te lochy. Może tą Banshee się uda pokonać. Byłoby na pewno fajnie, a jak nie, no to już do 20 levela kluczyk i będziemy dalej coś tam próbować. Klaserek nam o 1% się przekręcił, więc zawsze coś. No to dobra, myślę, że teraz przerwa i będziemy lecieć za chwilkę dalej. Okej, dobiliśmy sobie 18 poziom teraz z awanturniczości. Bardzo się gdzieś dziwnie czuję takie nagrywać, tak jakby przerywanie, bo ja to sobie pauzuję to nagranie, teraz odpauzowuję, więc może to tak się nie wszystko kleić, no ale wybaczcie. W każdym razie no chciałbym wam pokazać, wiecie, wszystko co tutaj robię mniej więcej w ten pierwszy dzień. I teraz tak, zostało nam tutaj jeden pełny pasek i 70 powiedzmy procent drugiego, także nie jest źle. Mamy ten 18 level, zobaczymy. Tu nam jakaś różka poleciała, dosyć fajna, no ale niestety na zręczność. No i co, mamy trochę golda, wiadomo, jeszcze trzeba w te ulepki dać, no ale myślę, że teraz możemy mniej więcej poszukać. No tutaj fajna rózga, ale na wytrzymałość, a w sumie możemy wziąć. O, i przy okazji nam się nareszcie pełnoletni wskoczył. Właśnie, w ogóle zapomniałem o tym, nie mogę zrobić tego ogrywacza. Próbowałem naprawdę bardzo długo i nie mogę. Jeszcze tutaj popróbuję może w przerwie, bo nie miałem już golda, bo tam mi została jakaś resztka i próbowałem za jeden golda grać. No ale niestety się nie udało, więc po prostu będę sobie próbował tam jakoś inaczej, no ale dobra, nieistotne. Tą różdżkę sobie kupiliśmy, co prawda ona jest, tak jak mówię, na wytrzymałość, więc trzeba będzie czymś to tam sobie wynagrodzić i po prostu coś innego kupić właśnie na szczęście, na szczęście mówię, na inteligencję. Tutaj mamy to, daje nam troszeczkę więcej statystyk, także niech będzie. No i czy my coś tutaj nam lepszego dało? No te rękawice dosyć fajne, no ale znowu wytrzymałość, no musimy coś na inteligencję znaleźć koniecznie, także dobra, na razie się wstrzymamy.
trzymam. Jak to tutaj wygląda dalej, jeżeli chodzi o te itemki? No tutaj szału niestety nie mam, także szukamy dalej. Tutaj no w sumie słaby ten rozrzucik, zobaczcie, minus 18, więc ta rózga naprawdę musi być jakaś przepotężna. Wiecie co, ja, tak mnie ta myszka denerwuje, że będę używał tej głównej, no sorki, ale jeżeli byście słyszeli kliknięcia, no to niestety. Dobra, tu dosyć fajne buty, które nam dają i inteligencję i szczęście, no to możemy je założyć. Hełmik mamy stary, rękawice mamy stare i pasek mamy stary, czyli teraz szukamy tych trzech rzeczy. Dobra, tutaj, o, zobaczcie, bardzo fajny hełmik, co prawda 8 grzyba, no ale trudno. Dobra, lecimy sobie dalej. Paseczek powinniśmy, co prawda, na wytrzymałość, więc nas nie interesuje. Dobra, czyli jeszcze rękawice i pasek nas interesują. No i ewentualnie jakby coś nam naprawdę fajnego poleciało, no ale wygląda na to, że nie. Tutaj siła, tutaj nic, dobra, szukamy dalej, jakaś rózga, o, inteligencja, zobaczcie, taki sam średni, troszkę rozrzut słabszy, no ale nie, nie będziemy już jej wymieniać oczywiście. Dobra, co tutaj, no tu niestety nic ciekawego, także szukamy dalej, mamy dwa paski, o, bardzo, bardzo fajny pasek, także możemy go sobie wziąć, cyk. I co nas tutaj jeszcze interesuje? Interesuje nas... aha, te rękawice cały czas, tak? Dobra, no to teraz już skupiamy się tylko na rękawicach i mamy na inteligencję, więc tak naprawdę to, czego szukamy. Dobra, teraz tutaj. Tutaj byśmy chcieli znaleźć sobie... no generalnie itemki, tak? Wiadomo, tutaj co prawda 4 wytrzymałość nam dodaje, 14 szczęścia, no to nie ma sensu. Szukamy czegoś, żeby nam dało dużo głównej statystyki, nie? W sensie pierścionek w sumie to jeszcze może mógłby być, bo tak naprawdę on jest dosyć świeży. O, ale na przykład tutaj 9 inteligencji tracimy, ale zyskujemy 40 stad, jakby nie było. No i to szczęście, wiadomo, też się przyda na początek. Tutaj pierścionek 24 inteligencji, ale nas nie interesuje. Czyli jeszcze ewentualnie ten trinket, jakby nam jakiś fajny poleciał. O, na przykład taki. Możemy poświęcić te 14 szczęścia i wytrzymałości, tak mi się wydaje, no bo ten wisiorek mamy, jaki mamy. Dobra, wydaje mi się, że będzie git, ok, od razu sobie wpakujemy tutaj w ulepszenie, żeby było szósteczkę, już mamy prawie 58% i 55, na ten moment jest godzina 21, jakby kogoś tam to interesowało. Mam jeszcze 90 klepsydr, więc myślę, że na luzie sobie z tych klepsydr będziemy korzystać, nie ma sensu czekać do tej 23, nie oszukujmy się, bo aż nie wiadomo, ile to nie zmieni, może by to była różnica połowy levela w tom czy w tom, a ja też nie chcę do samej, powiedzmy, nocy, znaczy i tak będę musiał czekać do nocy w sumie z tym filmem, żeby wam pokazać tą topkę przed 24, ale to już tam sobie dogram kawałeczek, a tak to już będę miał postać generalnie z głowy i ogarniętą. Dobra, co my tutaj chcemy robić? Aha, chcemy spróbować tą Banshee, no przebraliśmy się, no i zobaczcie, od razu pierwsza próba, no i Banshee padła, co prawda nie dała nam levela, ale generalnie nas zbliżyła do tego 20. Także no, sami widzicie, przebranko i od razu dosłownie za jednego grzybka ta Banshee nam padła. Możemy to sobie obejrzeć, żeby tutaj zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało. No dosyć spory zapas, jakby, o, tutaj jeszcze nam dała radę wsadzić jednego hita, no ale nieistotne. Dobra, no i teraz mamy szkielet wojownik. Czy ten szkielet wojownik jest do zrobienia? No poklikajmy go troszkę, może przy jakiejś odrobinie szczęścia by był do zrobienia, no ale nie wiem, oj, tam 1000. No kurde, dobrze by było go pokonać, ale mimo wszystko zobaczcie, że wcale to nie jest takie proste. Nie chcę tutaj na filmie pokazywać czatu, bo bym teraz spróbował to osiągnięcie z tym hazardzistą zrobić, no ale to muszę tego gold beta wpisywać, a to wtedy bym pokazał czat, no a wiadomo, jak to wygląda. Dobra, 2000, no spróbujemy go tak delikatnie pocisnąć, może chyba 19 levela by nam nie wbił, no ale wiadomo, zbliżyłby nas do niego, więc no byłoby spoko, jakby nie było. Mam tego golda trochę, kurczę. Co by byśmy tutaj chcieli podnieść? No to już troszkę kosztuje, ale to myślę, że tą wytrzymałość możemy troszkę podnieść. O, nawet niech będzie, dobra, w sumie to już do zera ją weźmiemy. No i spróbujmy teraz, czy coś jesteśmy w stanie faktycznie podziałać lepszego, dzięki temu, że zwiększyliśmy sobie troszkę tej wytrzymałości. No mówię, no przed tą awką jeszcze by było bardzo fajnie go pokonać. Nie chcę tutaj na niego tracić nie wiadomo ile grzybów, no ale widzieliście, tam była próba 1000, potem tam jakoś 2000 za chwilę, więc czuję w kościach, że on byłby do zrobienia. No ale dobra, wydaje mi się, że dobra, to 2300, jeszcze 3 próby, jeżeli by się faktycznie nie udało, no to nie ma problemu, no i lecimy dalej, próbujemy
co tutaj my chcemy zrobić. Dobra, tą misję weźmiemy, pominiemy ją sobie, lecimy dalej. Tutaj misja taka dosyć krótka. Co my w ogóle teraz chcemy? Aha, chyba sobie dobiję po prostu z tej jawki 20 level, tak mi się wydaje, i będę szukał tego klucza kolejnego, nie? Więc jakby znowu was muszę zostawić, tak mi się wydaje, no bo jednak jakby nie było... Nie wiem, no fajnie by było tego ubić, wiadomo, bo byśmy wbili level dzięki temu, ale jakoś tak nie mam pomysłu, co mógłbym zrobić, żeby faktycznie udało się go ubić. No może jakbym tutaj jakąś broń fajniejszą znalazł, no, fajniejszą w sensie chociażby na inteligencję, to by było na pewno na plus, no ale tutaj zobaczcie, że wszystkie te bronie raczej mi dają minus średnie, że te średnie, które mam obecnie, są dosyć, ale to dosyć wysokie. No wiadomo, tutaj tej inteligencji też nie mam jakby za wiele, przydałoby się więcej, to on by nam wtedy mniej bił, no ale chyba nie ma co, chyba po prostu dobijemy ten 20 level, nie ma co, nie wiadomo na ile na niego tracić. Ja sobie w sumie teraz jeszcze spróbuję tego goldbeta zrobić i zrobimy przerwę i po tym goldbecie jeszcze może popróbujemy, no bo dostaniemy po 5 wszystkich statystyk, może coś tam to da, także za chwilkę wracam. Udało się, jak widzicie, z 40 chyba tam 4 golda zostało mi 13, no także dosyć długo się męczyłem, ale udało się tego ogrywacza zrobić po konaj hazardzistę 3 razy z rzędu, także spoko. I teraz w sumie pomyślałem, że troszkę się tutaj wzmocniłem, jeżeli chodzi o itemki i tak dalej, o statystyki, więc wydaje mi się, że jeszcze poklikam sobie trochę klasera, tak na szybko jeszcze parę procent dobiję i potem dobijam 20 level zawki, znajduję klucz, no i będziemy dalej próbować cisnąć tutaj tego szkieleta wojownika oraz właśnie tamten nowy loch, bo tam pewnie też coś padnie. Także po prostu na 20 levelu, jak będę miał misję na kluczyk, to do was wracam. Okej, okay, mamy klucz do drugich lochów. Jak na złość jeszcze chyba z 4 misje musiałem zrobić po wbiciu 20 levela, bo w ogóle nie chciał mi polecieć. Oprócz tego wbiliśmy sobie, mamy jeszcze jeden pasek swoją drogą i 2,5 minutki, także chyba nie źle. Oprócz tego wbiliśmy sobie 10%, 9 w sumie procent klaserka, jak widzicie mamy 38-32. No bo jednak jak się przebrałem, no to wiecie, z tych pozycji tak naprawdę top 1000 już szło wszystko zbić, więc troszkę poklikałem, no i tego klasera te prawie 10% weszło. Jak tutaj robiłem to w ten sposób, że miałem na przykład 40% przedmiotów z wiadowcy, a zaledwie tam chyba 32 maga i wojownika, to po prostu na liście sobie leciałem po kolei samych magów i samych wojowników, ewentualnie tam paladynów, berserków, czyli tych, co mają po prostu itemy maga i wojownika, i dzięki temu sobie podbiłem, jak widzicie, już na 50% oboje. Teraz nawet zwiadowcy mam mniej niż ich, także teraz w razie czego to będę sobie musiał szukać zwiadowcy. To jest taki sposób, żeby wiecie, jakoś to fajnie podbić. Dobra, no i mamy ten kluczyk, także wchodzimy tutaj do lochów, od razu robimy tego, raczej nie będzie z nim większych problemów, powinniśmy wbić 21 level dzięki temu. No już mamy klaser większy od Zaka, więc no a Zaku na swoim levelu na pewno może wbić 40% minimum, także on chyba już po prostu sobie olał ten klaser później. No a my tutaj już chyba też nie będę jakoś tam szalał z tym klaserem, bo nie ma to sensu, jutro sobie jeszcze podbiję przedawką, no ale dzisiaj sami widzicie, jak to wygląda, że jednak no sporo dało to przebranie, nie? No bo na tym 10 levelu wszystkich klepnąć nie mogliśmy. No tutaj jeszcze uniki jakieś nam robi, śmiesznie by było z nim przegrać, ale zobaczcie, jak to wygląda, kolejny unik, no jakby teraz zablokowaliśmy, okej, okay, dobra, pokonany, ale ledwo. No i mamy 21 level, więc jak najbardziej spoko. Dobra, kolejny loszek, Yeti. Yetiego chyba też możemy pokonać. Wiecie co, ja to skipnę, o, nie udało się akurat, ale od razu tutaj walnę sobie skarbiec na szósteczkę, bo mam tego golda. Także dobra, no tego powinniśmy dokładnie w miarę szybko pokonać, co prawda ledwo, no ale udało się. Oprócz tego możemy obejrzeć tą walkę standardowo, no już pooglądamy wszystko, żeby tutaj nie było. Chyba dosyć długi wyjdzie ten odcinek, tak mi się wydaje, jak to wszystko posklejam. No ale wiadomo, pierwszy dzień, drugi dzień to jest tak naprawdę najwięcej roboty. Drugiego dnia nie lubię strasznie, nie będę oszukiwał, bo tu już dochodzą gemy, dochodzi szukanina golda, że tak powiem, także no jednak nie jest to wcale fajne moim zdaniem, bo jednak trzeba to wszystko z głową zagrać. No ja nie lubię strasznie tych początków, bo to jest takie, mówię, wszystko na wariackich papierach i strasznie szybko, po prostu trzeba myśleć, co się robi, tak? To jednak jest tutaj dużo zmiennych i tak dalej, jeżeli chodzi o te początki, no ale nieistotne. Dobra, Yeti pokonany, także lecimy dalej. Koło my tu metali mamy? Mamy szkieleta, szkielet to jest 28 poziom, natomiast ten to jest 26, czyli powinniśmy najpierw tego pokonać. No wbiliśmy te chyba 3 levele, więc wydaje mi się, że no teraz już powinien on paść.
No powinien właśnie, ale coś nie chce za bardzo, znowu 1000 HP, dobra, wiecie co, mamy trochę tego golda, jak już rzuciliśmy w ulepy, to możemy troszkę sobie tutaj dodać, oj, nie chciałem tak kliknąć, dodać sobie w to HP nasze. No i dobra, no klikamy go, no on musi paść, musi teraz paść, no bo już jednak mówię, tych leveli wbiliśmy sporo, a już na tym chyba 18 czy tam 17, już mu, no 18 to był, już mu tam zostawało 1000-2000, zobaczcie jaki skurczybyk, no nie chce paść, za cholerę, nie da się go w ogóle ubić, 10, 5 milionów, 7, no co chwilę są jakieś bliskie próby, jesteśmy tutaj już co prawda blisko tej maski na 25 levelu, no z wiadowcą to było wiele łatwiej padło niż tym wojownikiem, dobra, udało się, ok, no trochę go poklikaliśmy, no ale padł, no czyli tego nawet nie ma sensu, bo on jest tylko i wyłącznie mocniejszy od tego poprzedniego, także co, nie wiem w sumie jak to teraz zrobić, no mam jeszcze cały jeden pasek, tylko się właśnie zastanawiam, co ja będę tutaj chciał robić, czy ja będę chyba do 25 levela już same jawki, czy mi się uda wbić, czy mi się nie uda, w sumie nie wiem, powiem wam szczerze, no do 25 levela by się przydało, bo potem zakładamy maskę zwiadowcy i jakby jest prościej, jeżeli chodzi o te lochy, głównie tutaj o tych wojowników, jak sami widzicie. Teraz mamy w ogóle chyba maga, jeżeli chodzi o ten pierwszy loch, o ile dobrze pamiętam. Zobaczcie, tutaj blok 156, tutaj bardzo fajny krytyk. Dobra, trzy bloki pod rząd nas uratowały, zobaczcie jak to było ciężkie do zrobienia. Dokładnie, tutaj mamy szamana Ud, no to jego zwiadowcą nie przeklikamy, ale tego tutaj myślę, że byśmy tym zwiadowcą przeklikali. Oprócz tego na 25 levelu chyba będę się chciał przebrać. Jeszcze ostatni raz tak naprawdę dzisiaj jeszcze tutaj delikatnie zmienić te itemki, no będę miał tą nową maskę, no i wydaje mi się, że będzie to po prostu szło lepiej. Tylko nie wiem, czy ja ten 25 level z tego jednego paska dobiję, powiem wam szczerze, no ale wydaje mi się, że powinienem, wydaje mi się, że powinno dać radę, no ale to zobaczymy. Dobra, no to ja teraz robię awkę i widzimy się znowu prawdopodobnie na 25 levelu, albo jak tam jakaś będzie kryzysowa sytuacja, no to zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, dostałem tutaj pewną wskazówkę, powiedzmy, na Discordzie, żeby spróbować zmienić broń i jednak pokonać tutaj te dwa lochy, ponieważ na przykład Koksuone ma tutaj na swoim 24 levelu Mach 389-329, ma tutaj 9-4 w tych lochach, no my jesteśmy co prawda wojownikiem, także no może być ciężej, no ale zobaczymy, spróbujemy, tylko właśnie spróbujemy tą broń zmienić i zobaczymy jak to tutaj wyjdzie, no ta daje nam 22 średnich, no ale słabe statystyki, ta też nas jakoś bardzo nie ratuje, zobaczmy tutaj minus 5 w ogóle średnich, o tutaj plus 8, ale no rozrzuci fajny, z tym, że plus 30 inteligencja, no ale tylko 8 średnich, no to szału nie ma, nie powiem, tutaj plus 4, plus 4, kurde, no to my tą broń mieliśmy dosyć świeżą, minus 5, no nie wiem, czy to jest w sumie dobry pomysł, żeby coś takiego robić, tutaj siła, zręczność, plus 8, no, o, plus 31 inteligencja, szczęście, kurde, no chyba coś takiego musimy wziąć, co prawda to jest inteligencja, szczęście, tracimy sporo HP, no ale dobra, bierzemy to, bo no daje bardzo dużo średnich, jeszcze zobaczmy, 2000 mamy obrażenia, teraz mamy 1300, no właśnie, tego HP trochę co prawda tracimy, nawet sporo, bo 8000, no ale zobaczymy jak to tutaj wyjdzie, możemy delikatnie sobie wrzucić w to HP, tych statystyk, no i spróbujmy jak to tutaj z tym magiem, czy my jesteśmy w stanie go przeklikać, no chyba nie bardzo, chyba nie bardzo, ten mag jest w sumie silniejszy od tego, więc teraz spróbujemy tego szkieleta, no w sumie mogłem wcześniej broń zmienić, to i by tamten szybciej padł, na to wychodzi, bo zobaczcie, że ten chyba nam tutaj w miarę szybko padnie, przynajmniej tak mi się wydaje, na to wygląda. No ale zobaczymy jak to tutaj wszystko wyjdzie, jeżeli chodzi o ten loszek, no dobra, padł, udało się, dostaliśmy chyba coś, a jakieś buty, ale one szału nie robią niestety, dobra, no szkoda tego HP, że straciliśmy naprawdę sporo, bo jednak na tego maga to tego HP by się przydało więcej, czyli mamy tutaj czwóreczkę i teraz powinniśmy tego maga tutaj ubić, kurde, no jakby się udało, no co prawda Koksu jest magiem, więc w teorii magna maga, no niby tam jakoś lepiej stoi, mi się wydaje. Poczekajcie, spróbujmy jakąś taką fajną, bliską próbę, gdzie mu tam zostanie 3-4 tysiące. Zobaczymy jak to tutaj w ogóle wyjdzie, jeżeli o to chodzi. 6 tysięcy, no zobaczmy, 10 tysięcy, 9 tysięcy, 7 tysięcy, 6 tysięcy, no dobra, powiedzmy, co prawda są lepsze, no ale były lepsze w sensie, no ale zobaczmy tą. My tutaj dajemy zwykły, on tutaj zwykły, znowu zwykły, on krytyk.
Znowu zwykły, kurde, ile tutaj zwykłych ciosów. Dobra, ej, to on jest chyba do zrobienia, tak mi się wydaje. Także dobra, no klikamy, no on musi siąść. Skoro na początku żeśmy tyle zwykłych ciosów dali, a i tak była dosyć bliska próba. No tam co prawda jeden krytyk był strasznie, ale to strasznie mocny. No ale zobaczmy, czy to wyjdzie. Ile my chcemy tutaj? 300 HP mu zostało. No nie, dobra. No nie jest tutaj do zrobienia, udało się, okej, padł, super. Dobra, czyli z tego miejsca dziękuję tutaj Koksuone, oficer gildii na S38. Dziękuję za radę, bo dzięki temu się zbliżyliśmy do 23 levela, a mamy jeszcze 87 i puławki, więc ten 25 raczej bez problemu jest do osiągnięcia. Także dobra, no znowu się z wami żegnam i widzimy się na 25 levelu. Okej, udało się dobić 25 level, zostało nam jeszcze 7,5 minut awki, co ciekawe. Oprócz tego jesteśmy, już sobie kupiłem oczywiście ten pakiecik twierdzy, czyli od razu z automatu wbiliśmy tutaj 26 level. No i co tutaj więcej, no kupiłem sobie ten pakiet, więc wygląda na to, że no musimy tutaj poulepszać sobie tutaj, oj, znowu nie tam myszkę używam, ale to już nieważne. Poulepszać sobie tutaj musimy tą twierdzę ile tylko możemy, czyli bodajże tam było do 6. Także dobra, niech będzie. I oprócz tego salkę rycerską od razu wbijamy na 6. I co my tutaj chcemy jeszcze zrobić? No chata drwala, powiedzmy kamieniołom. I co tutaj więcej? Kwatery robotników, no to też na pewno. Na pewno się tutaj nam przydadzą. A w sumie to mogłem robić jedno po drugim, to bym mniej za skipowanie płacił. No wiadomo, moja głupota. No ale nieistotne, dobra, te kwaterki sobie machniemy. Możemy też to machnąć na 6 poziom. I jeszcze możemy twierdzę od razu polecieć na 7. Strasznie dużo tych surowców wyszło, nie wiem czemu tak, szczerze mówiąc. Wydawało mi się, że mniej tego będzie. No ale dobra, nieistotne, no teraz ta twierdza niech nam się już robi, nie będę tutaj chyba już skipował. Chociaż nie, no muszę skipnąć, bo jak będziemy kółkiem kręcić, dobra, no to niech będzie. No i jeszcze na 8 możemy zrobić. Także kurde, ale żeśmy z tą twierdzą polecieli, no strasznie. Dobra, co tutaj jeszcze więcej? Kopalnię klejnotów możemy zrobić od razu na pierwszy poziom, niech będzie. No i chyba tyle, wydaje mi się, że tyle. Na razie niech tutaj to eko możemy w sumie na 5 jakoś podbić, żeby już tutaj było. To od razu sobie zrobimy, no skoro już mamy ten pakiet, to wiecie, nie wiem czemu. Zawsze z tego pakietu surowcy mi starczało na zrobienie 6 twierdzy i 6 salki, więc nie wiem w sumie skąd te surowce. Przecież zawki mi nie leciały ani z tym stylu, także no nie mam pojęcia, prawdę mówiąc. Dobra, już mam za mało surowców, no ale tutaj niech się to wszystko robi. Co my jeszcze możemy tutaj zrobić? Możemy akademię. No skarbiec jest dosyć drogi, w sumie to trochę golda na to straciłem. Skarbiec jest drogi, więc na razie go nie będziemy robić, chociaż może to kosztuje 25 golda, no już nie mam surowcy, tu już nie mam surowcy. Dobra, koszary możemy wybudować standardowo, chociaż powiedzmy na drugi poziom niech będzie. Tutaj, a nie mamy surowcy nawet żeby szkolić, dobra, no to w sumie wyzerowaliśmy się jeżeli chodzi o tą twierdzę, no ale dobra, nieistotne. Tak jak mówię, wbiliśmy ten 26 level i co za tym idzie, możemy sobie założyć maskę kota. Maska kota, cygacha, tutaj jest druid, teraz jest niedźwiedź i jest ta maska kota. No i dzięki tej masce kota możemy prawdopodobnie popchnąć sobie dalej lochy, nie? Tego mięsnego golema chyba nie jesteśmy w stanie zrobić, ale jak tutaj znajdziemy sobie jakąś nową, jakiś nowy przedmiot, ewentualnie troszeczkę powymieniamy ten ekwipunek, na przykład żeby tutaj, o już możemy w ogóle z kamykami, no tak, kamyki już nam tutaj lecą, jeżeli chodzi właśnie o tą, tu jest co prawda minus 5, ale dużo HP nam dochodzi, więc dobra, możemy sobie to wziąć. No i co my jeszcze tutaj chcemy? Wydaje mi się, że nic chyba nie chcemy zmieniać na razie, niech będzie tak jak jest, jeszcze tam jutro coś pokombinujemy, ale generalnie tego gremlina wydaje mi się, że jesteśmy w stanie kliknąć sobie, no to jest zwiadowca, my teraz też jesteśmy zwiadowcą, także zwiad na zwiada dokładnie padł, także super, nic nam niestety nie dał, no ale trudno. No i dobra, mamy kamiennego olbrzyma i mamy tutaj mięsnego golema. Czy ten kamienny olbrzym byłby w stanie nam paść? Wydaje mi się, że chyba nie. Wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj nie jesteśmy w stanie go pokonać. No zobaczcie, no raczej nie ma to sensu, żeby go klikać. No przypominam, że jeszcze mamy awki troszeczkę i jeszcze na pewno z kółka nam jakiś eks wyleci, ewentualnie z areny, więc chyba ten 27 level po prostu uda nam się zdobyć. Zobaczymy też, jak nam golda poleci, bo chciałbym tego trenera chociaż na 7 zrobić. No dzisiaj miało być 6-8, a niestety się nie udało. No ale ten goldzik się jakoś tak rozszedł. No też jakby nie trzymam się sztywno, nie trzymamy się tych wymagań, więc no chyba nikt nie będzie zły, że zrobiłem tak jak zrobiłem, no ale dobra.
nieistotne. Fajnie, że tą twierdzę mamy na 8 poziomie, to już jesteśmy w stanie z tego kółka sporo surowcy dostać. Kalendarz zacznie nam, że tak powiem, działać od jutra. I co więcej, tak się zastanawiam, no ten mięsny golem jest silniejszy od tego, także już chyba na dzisiaj nie ma opcji, żeby cokolwiek tutaj więcej zrobić. No ewentualnie ten klaser jeszcze będziemy mogli sobie poklikać, ale to już jutro, powiedzmy. W sumie to tutaj tą kopalnię 150 golda to kosztuje, kurde, to drogo. Dobra, na razie nie, na razie musimy się skupić na tych ulepszeniach. I okej, chyba sobie lecimy już do końca, jeżeli chodzi o awanturniczość. Tu co prawda jest 2,5 minutki, no dobra, to możemy to kliknąć. Dobra, już przeskipuję, już ile mam tych klepsy rwały? 70, no to raczej na jutro powinno starczyć. No i dobra, mamy jeszcze 5-minutową misję. Niestety nie mamy 2,5 minutówki, pamiętamy, że z ostatniego piwa, czyli z 10 oraz z 11 dobrze jest zostawić misję 2,5 minutową, bo nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest tak zrobione specjalnie, ale często jest ona liczona jako misja 10-minutowa, czyli za takie 2,5 minuty możemy dostać ekspa tyle co za 10. No ale tutaj mamy same piątki, więc niestety się nie udało. Dobra, robimy tą. No i okej, tyle jeżeli chodzi o nasz exp. No i teraz chyba zakręcimy, chociaż poczekajcie, ile ja tu mam? Brakuje mi tak naprawdę 9000 niecałe, a ile ja dostaję za jeden atak? Za jeden atak możemy w sumie zobaczyć, dostaję 200 zaledwie, no to nie, to nie jest nic wybitnego, raczej levela tymi atakami nie wbijemy, ale możemy wbić level tutaj kółkiem. Okej, już mamy jednego expa, troszkę golda też mamy, no okej, mamy 27 level, udało nam się wbić dzięki temu, że właśnie z tego kółka nam ten exp poleciał, także super. Tu jeszcze mamy jakiś hełmik, no dobra, przydałoby się jeszcze trochę golda. Na pewno byłoby miło, tak żeby chociaż ten 1000 sobie dobić, no bo wiadomo, że jednak, no kurde, nie poleci ten gold, zakręcony 20 razy, no i niestety brakuje nam 150 golda. Możemy sobie tutaj jeszcze, to w sumie straciłem jeden atak, jakby nie było za PD, bo ten level tak czy siak bym dobił, no ale to nie jest istotne, czyli w zasadzie możemy sobie teraz jakby wejść na przykład, nie wiem, na 150 pozycję i tutaj troszkę poklikać, czy by ktoś był, kto by nam dał do golda, żebyśmy ten 1000 dobili. No tutaj Mandzio w sumie nie powinienem go bić, ale już tak się jakoś nawinął. No tutaj raczej same osoby, które mają pusty. O, tutaj 13 golda nam daje kolega. No to miło by było, żeby go troszkę tutaj ograbić. Okej, już nam więcej nie daje. Czy tutaj jest ktoś więcej? No nie, no pewnie nam trochę do klasera dają itemków, ale generalnie no brakuje nam 100 golda, jakby nie było, czyli jest lipa. I co ja mam teraz z tym zrobić? No bo kurczę, tutaj jednak chciałbym tą ulepkę sobie wsadzić. Poczekajcie, może ktoś obok nas będzie nam dawał tego golda. O, tutaj przegraliśmy to i my straciliśmy. Poczekajcie, może tutaj ktoś. No ta nam daje 2, no to nie bardzo. Tutaj 4, no to też nie bardzo. Tu znowu straciliśmy. O, filter jest. Też nam nie daje za wiele. Niestety, bluzaki tutaj ktoś, no nie bardzo, amazing, no też, no tylko tracimy tego golda, dobra, no nie mam pomysłu w ogóle co robić, no wbiło nam w ogóle 40% klasera, także spoko, no ale kurde, zobaczcie, że tej ulepki jednej nie zrobimy, no szkoda strasznie, ale co zrobić, no nie wiem, no władować tego golda w siebie tak średnio, no już tutaj z niczego golda nie wycisnę, co ja bym tutaj jeszcze mógł mieć, wyprawa gildii, awanturnik areny, czyli tą arenę, no z tej areny golda nie dostanę raczej, chyba że, no, o, jeszcze przegrałem, chyba że nam się trafi ktoś, znowu przegrałem, to tracę tego golda zamiast zyskiwać, no ale dobra, powiedzmy, że my jesteśmy w ogóle w masce kota, dokładnie, no to powiedzmy, że no ten też nam nie dał za wiele, ten nam dał 5, no ale to nie jest nic wybitnego, tu nam dał 4, no kurde, jest lipa, no znowu żeśmy przegrali. Znowu przegraliśmy, tutaj może tego maga. O, on nam dał 10, no ale żeby dobić teraz z tymi dyszkami do 1000, no to raczej będzie ciężko. Tutaj cyk, no i tutaj cyk, no i dobra, mamy niepokonanego, wygrać 10 walk na arenie. I okej, i tak naprawdę wszystko jest zrobione, czyli co, wydaje mi się, że chyba dajemy to wszystko w statystyki. Tutaj może sobie tego szczęścia dobijemy do 100 w podstawie. No mam nadzieję, że się nie obrażą, no walnęliśmy tą twierdzę na 8, więc jest to naprawdę dobry wynik. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj możemy to ulepszyć sobie na kolejny poziom.
czyli to będzie powiedzmy cyk. No i co, klejnotów się chyba teraz kopać nie opłaca za bardzo, tak mi się wydaje, no bo jednak tych rycerzy nie mamy w gildii za wiele. Tą akademię sobie możemy tutaj jeszcze też na piąteczkę machnąć w ten sposób. No i co tutaj więcej? Chyba nic, no skarbca nie będę robił, bo no 50 golda w sumie to jeszcze można zrobić z jednego, 75 to też jeszcze można zrobić, no i stówkę możemy jeszcze zrobić, a na piątkę już nawet nie mamy surowcy, no to te koszary możemy sobie jeszcze maknąć na trójeczkę, bo to jest tak powiedzmy optymalnie, no i dobra, resztę nie będziemy już ich skracać, no nie ma sensu w sumie, nie będziemy ich skracać, tutaj możemy sobie walnąć, 70 mamy tutaj trzeci, aha, no to miałem to szczęście dobić do setki, ok, niech będzie w ten sposób, żeby już było tej podstawy stówka, tutaj 155, no i co, chyba resztę w tą inteligencję, nie ma co się bawić i tyle, czyli tak wyglądał pierwszy dzień, oczywiście jeszcze dogram na sam koniec, tu już widzę, że mam 35 minut nagrania, więc sporo, dogram jeszcze na sam koniec oczywiście, jak będzie wyglądała topka przed samą 24. No na ten moment widzimy, że Conor McGregor prawie 28 level mu się udało wbić, więc super. Który on ma w ogóle klaser? 43, no więc o wiele większy niż my. Oprócz tego co? No my musimy jutro przed dawką ten klaser na pewno ładować jeszcze, to sobie tam w ciągu dnia pobija troszkę, bez tam żadnych szaleństw, no ale żeby jakoś ten klaser wyglądał, bo jednak troszkę tego EQ żeśmy sobie zmienili. I co więcej, wydaje mi się, że chyba tyle, wydaje mi się, że tak jak mówię, dogram jeszcze przed 24, jest teraz godzina 22, właśnie wybiła, przed 24 dogram sobie jeszcze to podsumowanie, jak ten pierwszy dzień tego serwera wyglądał, no i wydaje mi się, że będzie git, także okej, czyli co, no widzimy się na jeszcze jednej dogryweczce właśnie przy tej topce, no tak myślę cały czas, ale kurde, wydaje mi się, że nieźle, no 27 level w pierwszy dzień, co prawda no poszło sporo grzybów, nie oszukujmy się, ale ten 27 level w pierwszy dzień wydaje mi się, że wyszedł git, także okej, widzimy się jeszcze przy topce na samym końcu odcinka, na samym końcu dnia tak naprawdę. Okej, mamy już 3 minuty do północy, ja już tutaj będę mówił troszeczkę ciszej, no bo wiadomo, jest już dosyć późno. No i tak, no tak wygląda topka, raczej tutaj za wiele się nie zmieni przez te 3 minuty. Troszeczkę nas tutaj jest, jakby nie było, jednak parę osób z tego Exiles się dostało do tej topki, my też tutaj jesteśmy na 26 pozycji. No zresztą wiecie, który level dobiliśmy, bo wszystko było wcześniej, już tutaj wiadomo, nic się nie miało prawa zadziać. I tak, no jak to tutaj wygląda, 29 level, prawie 30, Conor McGregor, także no gratuluję, jeżeli ogląda oczywiście, bo fajny wynik, 40, prawie 4% klaserka, my mamy teraz 40, no ale jeszcze nie biliśmy na tym eku, które mamy obecnie, więc po prostu jeszcze dobijemy na pewno tego klasera jutro przed dawką, zresztą taki jest plan, że jutro po prostu sobie będziemy przed nagraniem, będę sobie ten klaser bił. No i co tutaj więcej, no 28 level najwyższy, w sensie 29 najwyższy, 28 też wbiło parę osób, Turor też wbił swoim druidem, więc no to jest najwyższy druid, jeżeli chodzi o ten serwer, a my chyba jesteśmy na drugiej pozycji z tego co widzę, a nie, tutaj jest jeszcze Dechvir, który też był właśnie 27 poziom. Tylko my mamy troszeczkę więcej expa, no ale wiadomo, że to tam jest znikoma różnica, zwłaszcza, że wydaliśmy sporo grzybów, nawet za dużo niż planowałem. Jakbym był tak z 500 do przodu, to bym był zadowolony z tego wyniku, ale że jestem, wydałem praktycznie no dużo, no sami wiecie ile, bo oglądaliście, no to tak to wygląda. Dobra, już mamy chyba północ, przynajmniej lub tam za pół minuty, więc no raczej nic się tutaj nie zmieni. Co tutaj można powiedzieć? Wojownik najwyższy, 26 level, o ile mnie tutaj wzrok nie myli, Mac 27 wbił ładnie, Sonic też 27, Maciek, no tak jak pokazałem wcześniej, 27. Co tutaj jeszcze jest? Berserki, no Berserk 29, to wiadomo, prawie 30, no jednak ten Berserk, jeżeli chodzi o lochy, no to w dalszym ciągu nawet przez druida nie jest do pokonania, chociaż Turor pewnie jest tam znany wielu osobom z różnych serwerów, więc on raczej tym druidem tutaj będzie top 1, no ale wiadomo jak to jest. Dobra, co tutaj więcej jeszcze, widzimy druidy, magowie, jest jakiś zwiadowca, w ogóle właśnie zwiadowców nie ma, tutaj Bzyku 23 level,
łowcy paladyn, jakiś snajper Q, ale generalnie zabójcy w ogóle nie widzę. Tutaj jakiś DH się pojawił, no chyba ten DH to będzie taki jak zabójca, że tam po jednej, po dwie postacie w całym top 100 będzie właśnie tych klas, no bo raczej nikt tym grać za bardzo nie będzie. Więc tak to wygląda, no wbiliśmy ten 27 level, w sumie jestem zadowolony. Nawet ten pierwszy dzień spoko poszedł, więc wyszło git. Jeżeli chodzi o gildię, no to tak jak mówię, zobaczcie, tutaj nawet trzy osoby z bluzaków są. No i właśnie, z Zakreble. Jeżeli chodzi o ten nasz challenge z Zakreble, no to on tam, widziałem nawet shota, ktoś zrobił, że się cieszył, że mnie pokonał, jak ja tam byłem chyba na 10 levelu, on na 16. Teraz co prawda ma o wiele większe statystyki od nas, co ciekawe, bo zobaczcie, że o ile inteligencji mamy podobną ilość nawet w podstawie, to on tutaj ma o wiele więcej HP. Zobaczcie, że ma prawie, no powiedzmy 9000 więcej niż my, więc no sporo, nie wiem w sumie skąd to ma, troszeczkę ma lepszą podstawę. My gdzieś znowu golda zgubiliśmy, to już jest u mnie standard, a jeszcze nie pomyślałem, dopiero na to wpadłem później, że jak mieliśmy te 800 golda, to ja mogłem tutaj warty ustawić na 2 godziny i byśmy uzbierali 1000 i miałbym tego trenera na 7, więc tutaj no przepraszam, jeżeli ktoś z gildii ogląda, no ale nie wyszło, ale myślę, że i tak do niedzieli te 10-10 wbije, więc jakby nie będzie z tym większego problemu. Co tutaj więcej? No, tą twierdzę, no to widzieliście, jak rozbudowaliśmy. No, generalnie w takim podsumowaniu to wszystko widzieliście, co robię, więc jakby nie ma co pokazywać. Tak jak mówię, tych bluzaków tu jest sporo, więc jestem nawet zdziwiony, powiem szczerze. Z tego, co widzę tutaj, kapa 0, ten klaserek ma dosyć niski, a na przykład Buddy 09 za 26 level Berserk i ten klaser 38%, więc naprawdę fajny poziom. No i tak jak mówię, z Exiles też jest sporo osób, tutaj widzę, że Extreme Madness też ma kilku mocnych zawodników i tak samo Redemption. I właśnie ten Extreme Madness i Redemption kojarzę, więc tak jak mówiłem wcześniej, że za bardzo nie kojarzę żadnej gildii, tak teraz właśnie te dwie są i pewnie będziemy między sobą rywalizować, więc całkiem sporo. Oko, że będzie w ogóle rywalizacja. Tutaj widzę, że są też łysi team, to z S38. I kto tutaj? No i bluzaki też, mówię, że kilka zawodników mają, z tego co widzę, mocnych, więc spoko, jakaś rywalizacja będzie. Także to jest akurat na plus. No i co tutaj więcej? No gildii nie ma co pokazywać, twierdzy jesteśmy na drugim poziomie. Troszkę tutaj tej twierdzy rozwinęliśmy, zresztą widzieliście wcześniej, że tych grzybów popaliliśmy, więc troszkę tego poszło. No ale jesteśmy na drugim, jakieś tu ataki możemy zacząć w sumie robić po ranking. Chyba nie, chyba ranking twierdzy mnie nie interesuje, bo i tak tutaj z botami nie wygram. A jakby te boty tutaj będą pierwsze po prostu w tym rankingu, nie? No bo oni tam będą robić te walki, te ataki 24/7, także nie ma co tutaj się spinać po tą cześć. I tyle, no wiadomo, pupili nikt nie ma, pod ziemi nikt nie ma, więc tak to wygląda. No i widzicie, dostaliśmy, 170 tylko, tam mi pokazywało bodajże, że 200. O, i dostaliśmy podkę XXL, tylko że niestety na siłę. I to jest właśnie to, teraz jak ktoś dostanie jakąś podkę dla swojej klasy, o, na przykład tutaj myszka dostała właśnie też siłę 25%, no to już jest delikatnie do przodu i na pewno jej pomoże. Loko tak samo. No a nam tutaj niestety ta siła za wiele nie da, ewentualnie możemy ją sprzedać. Co tutaj więcej? Akademię możemy na poziom wyżej. W sumie mogę ją puścić, bo dlaczego by nie? Niech tutaj się coś buduje. Już nie będę nic skracał, bo nie ma to sensu. I tyle w zasadzie. No, warte sobie musimy zrobić na 10 godzinek. Twierdzę odblokowałem, więc ten poradnik do twierdzy też wleci, by prawdopodobnie w przyszłym tygodniu jakoś go na spokojnie nagram, ale będzie tak, jak obiecałem. No i co więcej, i chyba tyle, gildia wygląda w ten sposób, także też jest bardzo spoko, bardzo tutaj fajnie nam powolutku idzie, więc jest dobrze. To by było na tyle, mam nadzieję, że taki odcinek chyba wyszedł bardzo długi, z całego dnia, z najciekawszych momentów wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i w zasadzie tyle. Także dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.